Pani Lopez martwi się tutaj, że obserwuje wrogie nastawienie do praw kobiet. Są to oczywiście takie obserwacje zupełnie bezwartościowe, podobnie jak cała ta gadanina o nierównościach i dyskryminacji. To, co pani naprawdę obserwuje, to być może jest takie zniecierpliwienie wobec tej waszej ciągłej paplaniny. Taka zdrowa reakcja społeczeństwa, która jest zalewana tą kłamliwą propagandą, jątrzącą, głoszącą jakąś chorą wojnę płci, przedstawiającą wizję świata, w której najważniejsze jest to, żeby stosunek chromosomów X i Y był w każdym miejscu taki sam. Jest to zdrowe i normalne zniecierpliwienie społeczeństwa wobec ludzi tworzących problemy tam, gdzie ich nie ma. A skoro tyle lat ty smarujecie te swoje farmazony, te nerwy małe, rezolucje, sprawozdania, apele, programy i nie odnotowujecie żadnych sensownych efektów, co sama tu pani twierdzi, że być może nawet wręcz przeciwnie, to znaczy, że robicie to źle. To chyba znaczy, że to nie działa. Więc jaki z tego wniosek dla feministek? Więcej tego samego, więcej rezolucji, kolejna debata, więcej gadania i dalsze programy, dalsze apele i tak dalej. Dalsze denerwowanie ludzi.